Prawdziwy pogrom. Wyborcy zgotowali kandydatom z Koalicji Obywatelskiej. Do ław poselskich wraca Lewica, ale prym wiedzie Prawo i Sprawiedliwość. Stawkę zamykają PSL i Konfederacja. Pozostałe komitety daleko w tyle, bardzo daleko. Nieoficjalnie 7 mandatów poselskich trafia w szeregi kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Dostają je Dariusz Piątkowski za niemal 64 tysiące głosów, Jarosław Zieliński za blisko 40 100 głosów, Adam Andruszkiewicz 29 829 głosów, Lech Kołakowski poparcie od 16 138 wyborców, Kazimierza Gwiazdowskiego poparło ponad 14 100 wyborców, Aleksandra Szczudło uzyskała 12 222 głosy i stawkę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości zamyka Jacek Żalek z wynikiem 12 141 głosów poparcia. Spośród kandydatów Koalicji Obywatelskiej zaledwie 4 kończy wyborczy wyścig z mandatami poselskimi. Są to Krzysztof Truskolaski, który uzyskał poparcie ponad 37 200 wyborców, Robert Tyszkiewicz z wynikiem 17 185 głosów, Eugeniusz Czykwin, który dostał nieco ponad 14-tysięczne poparcie i ostatnia Bożena Kamińska, która pokonała 252 głosami kandydata Prawa i Sprawiedliwości Mieczysława Baszkę. Uzyskała 11 312 głosów. Po jednym mandacie trafi do przedstawicieli 3 kolejnych ugrupowań. Z Konfederacji do Sejmu wskazanie wyborców uzyskał Robert Winnicki, uzyskując poparcie 22 639 wyborców. Kolejny mandat należy według naszych obliczeń do Pawła Krutula z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na którego postawiło 13 455 osób. Ostatnim posłem w nowej kadencji zostaje przedstawiciel PSL-u Stefan Krajewski z wynikiem o kilkanaście głosów mniejszym od lidera Lewicy. Mandat senatorski trafia do rąk Marka Komorowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dołączył on w ostatniej chwili do grona kandydatów, zastępując zmarłego Kornela Morawieckiego. Mimo bardzo krótkiej kampanii uzyskał ponad 111 000 głosów.